Jak powstał pomysł na książkę Moja wizja? To w ogóle nie był mój pomysł. Pewnego dnia przyszła do mnie Agnieszka Litorowicz-Zigert, moja wspaniała przyjaciółka, znakomita dziennikarka, autorka wielu książek. I siedząc w garderobie przed programem Świat się kręci, zapytała mnie, czy nie chciałabym zrobić z nią książki o telewizji. Powspominać, jak było, jak kiedyś robiło się telewizję, jak to wygląda teraz. A ponieważ miałam codzienny program, więc skupiona byłam tylko i wyłącznie na programie Świat się kręci. I absolutnie nie pogodziłam się z myślą, że mogłabym być osobą, która będzie miała na koncie taką książkę, że w ogóle może o niej pomyśleć. Ale kiedy program Świat się kręci dobiegł końca i jego historia się wypełniła, to Agnieszka zapytała mnie raz jeszcze. I wtedy pomyślałam sobie, że być może warto zacząć się spotykać, żeby wspominać tę historię, która tworzyła telewizję, która tworzyła te ostatnie 30 lat telewizji w Polsce, po to, by to nie umknęło nam wszystkim. No i zaczęły się nasze przyjacielskie spotkania, które przerodziły się w rozmowę, która znalazła się w książce. I tak oto powstała książka, której nie chciałam, której nie wymyśliłam, a którą teraz oddajemy Wam w ręce z nadzieją, że potraktujecie ją jako własną wizję, która zrodzi się po przeczytaniu tej książki. Moja wizja to książka o moim życiu telewizyjnym, ale też o moim życiu prywatnym. Staram się w tej książce bardzo dyskretnie i delikatnie opowiadać o moich sprawach prywatnych, ponieważ dotyczą one moich bliskich, ale siłą rzeczy nie da się, więc w tej książce jest też bardzo dużo takich historii, przede wszystkim starałam się, żeby były zabawne. Takich historii, które mówią o tym, jacy są ludzie prawdziwi na zapleczu telewizyjnej sceny. I jest tam również w tej książce dużo informacji dla tych, którzy chcą się zmierzyć z telewizją w swoim życiu. Czyli po pierwsze mają może w planach, myślą o tym, żeby kiedyś w telewizji pracować, marzy im się taka praca. To myślę, że taka książka będzie dla nich bardzo pomocna, bo pokaże im, czym to pachnie i jaką cenę trzeba za to płacić. W książce Moja wizja jest też bardzo dużo takich moich wspomnień babskich, takich kobiecych, o tym, jaką cenę trzeba było zapłacić za małżeństwo, za kobiecość, za pewność siebie, za poczucie własnej wartości, jakimi drogami się dochodziło do sukcesu i co ten sukces tak naprawdę jest wart. I to jest nie tylko moja wizja telewizja, ale to jest też moja wizja tego, co w życiu jest ważne. Co dzisiejsza Agata chciałaby powiedzieć tej, która dopiero zaczyna pracę? Chyba przede wszystkim chciałabym tej młodej dziewczynie powiedzieć, żeby słuchała siebie, żeby nie słuchała innych, żeby skupiła się na swoim wewnętrznym głosie, bo ten nasz wewnętrzny głos, jeśli dobrze go słyszymy i damy mu szansę dojść do głosu, naprawdę nas kieruje w dobrą stronę. Musimy słuchać własnych uczuć, marzeń, musimy iść za własnym głosem. Tego na początku drogi mi zabrakło. Ja wiedziałam, że chcę pracować w telewizji, ja wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, ja wiedziałam, że chcę zmieniać świat poprzez moją pracę między ludźmi, pracę z kamerą, że kocham to, że to jest to, co naprawdę daje mi radość i szczęście, że tego właśnie chcę się uczyć. Ale byłam tak rozedrgana i tak niespokojna, bo opinie wszystkich były dla mnie ważniejsze niż moja, że w tym wszystkim zaczęłam się na początku drogi gubić i popełniałam błędy. No ale kto ich nie popełnia? Dlatego ta dzisiaj ponad półwiekowa babka mówi tej młodej, która zaczyna, żeby słuchać siebie. To jest najważniejsze. Książka Moja wizja to jest książka o telewizji, ale chcę ją przede wszystkim zadedykować wszystkim tym ludziom, którzy tworzą telewizję, a których nigdy nie było widać i których nazwiska przez Państwa nie są znane. Bo to są ludzie, którzy tworzyli sukces tej telewizji, którą pokochaliśmy, do której lgnęliśmy, którą uwielbialiśmy oglądać. Tej telewizji już nie ma, ale jest inna. Niemniej
tej, która była, coś się od nas należy. Ona przez 25 lat wypełniała kompletnie moje życie. I dlatego pomyślałam, że skoro już Agnieszka Litorowicz-Zigert namówiła mnie do tego, to z myślą o tych ludziach napiszę tę książkę. Moja wizja życia to wizja, w której przede wszystkim żyjemy w zgodzie ze sobą, jesteśmy w prawdzie i jesteśmy uczciwi, bo jak powiedział profesor Władysław Bartoszewski, warto być przyzwoitym. I tego się trzymam. A jaka jest Twoja wizja?